Przed obiektywem Robert Sierant, za czasów kariery piłkarskiej popularny sierżant. Lata spędzone w ekstraklasowym ŁKS-ie. Absolwent pierwszego roku w ŁKS-ie, SMS-ie. Robert, podziel się, co było dla ciebie fajne w tej szkole, co porabiasz? Witam serdecznie. Na początku mogę powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, iż mogę dzisiaj uczestniczyć w takim jubileuszu 20 lat szkoły. UKS-u SMS-u, klubu w sumie, natomiast jest to jakby ściśle powiązane ze szkołą. A wracając do tutaj pytania, tak może trochę właśnie wracając wstecz, to jestem, tak jak wspomniałeś, absolwentem, tak, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, jego pierwszym rocznikiem. Grupa z naszego rocznika tutaj jakby była pierwszą klasą w tej szkole. Można powiedzieć, że też budowa boisk to też ocierała się o, tutaj, była związana z nami, ponieważ też pomagaliśmy w tym, nawet w usprzątaniu gdzieś tam terenu, czy pomaganiu w tym, żeby przygotować później pod boisko teren, tak? Natomiast tak patrząc jakby już ściśle sportowo, to na pewno reprezentując tutaj UKS, SMS w różnego rodzaju rozgrywkach na arenie tutaj kraju, tak, miałem możliwość jakby tutaj bycia osobą, która w tych rozgrywkach grała i dzięki temu też udało nam się wiele sukcesów osiągnąć w latach 97 do 2002. Gdzie tych szkół na początku w projekcie było bodajże 5 w Polsce i dołączały jeszcze jakieś dodatkowe szkoły i w tych turniejach łódzka szkoła zawsze okazywała się tą najlepszą, dzięki temu tak się mogła rozwijać dalej sportowo ta szkoła. Natomiast to już czasy trochę odległe, tak, bo to już 20 lat minęło, natomiast obecnie od 4 ponad lat już jestem też trenerem jednej z grup w UKS-ie, SMS-ie. Obecnie prowadzę rocznik 2008 i 2009. Co mogę powiedzieć? No, też uczę ich, pomagam, dokładam cegiełkę swoją, żeby być może w przyszłości wychować też chłopców, którzy będą grali na jak najwyższym poziomie, czy ligowym, czy reprezentacyjnym. Chciałbym tego bardzo. Natomiast dzisiaj skupiam się, tak jak powiedziałem, na pracy z nimi, na nauce ich, jeżeli chodzi o rzemiosło piłkarskie, i powiem szczerze, że to są fajne roczniki i czas pokaże, co będzie i jak oni będą się rozwijać.